Witam wszystkich serdecznie i złożyć noworoczne życzenia. Życzę Wam owocnych połowów, no i oczywiście złowienie jak największego okaza. Koledzy, jak co roku, no niestety z naszych szeregów odchodzą koledzy wędkarze i w tym tamten rok też tak nie oszczędził nas. Dlatego też prosiłbym wszystkich o powstanie i uczcienie pamięci. Dziękuję. Proszę wysiąść. Rozpoczynamy zadanie sprawozdawcze wyborcze. Dlatego musimy powołać tutaj kogoś, kto te zadanie poprowadzi. Proponuję na to stanowisko kolegę Jerzego Kwaśniewskiego. Czy kolega Kwaśniewski wyraża zgodę? Tak. Czy może ktoś chętny jeszcze jest do prowadzenia tego zebrania? Jeżeli nie ma, proszę o przegłosowanie kandydatury. Ręka do góry, to jest za. No, dziękuję bardzo. Jeszcze jedna informacja. Proszę kolegę tutaj do telewizji. Jeszcze jedna informacja. Miała tutaj nas zaszczycić pani dyrektor swoją obecnością. No w tej chwili dzwoniłem do niej, niestety nie może przyjechać, bo jest chora. Także wszystkie sprawy spadną na barki tu kolegi, który przyjechał prowadzić to spotkanie, czyli kolegę Kierula, przedstawiciela zarządu okręgu. No nie wiem, będzie musiał się jakoś z tego wywiązać. Proszę tutaj kolegę Kwaśniewskiego, żeby poprowadził dalej te zjawisko. Witam koleżanki i kolegów na naszym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Dziękuję za wybranie mnie na przewodniczącego. Proszę kolegów, może usiądę i będę przychodzić na siedzącą. Proszę kolegów, na wstępie chciałbym jeszcze tutaj do prezydium powołać przewodniczącego Sądu Koleżyńskiego. Nie ma, tylko chory jest. Nie dotarł. No szkoda, widzę, bo przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest zajęty. Kolegów, witam serdecznie na naszym zebraniu zastępcę wójta naszej gminy, panią Iwonę Sudą. Witam również w naszym zebraniu sekretarza okręgu wawelskiego pana Adama Kierula. Janusza. No i witam w naszym prezydium zastępcę prezesa koła Wacława Zyzdę. Proszę kolegów, następnie chciałbym, abyśmy powołali na sekretarza naszych obrad i propozycja padła na pana Stefana Steierwalda. Czy pan Stefan wyraża zgodę? Tak. Czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Jeśli nie ma, to proszę przegłosujemy. Kto jest za przyjęciem kandydatury pana Adama Stefana Steierwalda? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że jednogłośnie pan Stefan Steierwald został protokolantem naszych obrad. Szanowni koleżanki, koledzy, powołamy komisję mandatową, która notabene już pracuje, no bo taka. Wynika to z tego, że oni musieli się zająć zbieraniem podpisów. I do komisji mandatowej jest propozycja osób. Jan Krawczyk, czy wyraża zgodę? Nie, jest. I Ryszard Małdobry. Czy są chętni jeszcze do wzięcia udziału w komisji mandatowej?
Słuchajcie, no, z tego co wiem, oni sobie w dwójkę dadzą radę, także jeśli sobie dadzą w dwójkę radę, to kto jest za przyjęciem kandydatury Jana Krawczyka i Ryszarda Małodobrego do komisji mandatowej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że większością głosów komisja mandatowa została uchwalona. Wybierzemy teraz członków komisji wyborczej. Do komisji wyborczej zaproponował Mariusza Wuczyszyna. Czy Mariusz wyraża zgodę? I Janusza Nowaka. Czy Janusz Nowak wyraża zgodę? Proszę kolegów, czy jest jeszcze chętny? No w tej komisji przydałoby się trzyosobowa przynajmniej. Czy są jeszcze jacyś chętni? Proszę kolegów, do komisji mandatowej zgłoszony został jeszcze Kazimierz Zasadziński. Proszę kolegów, zagłosujemy na całą trójkę, jeśli nie będzie sprzeciwu takiego. Kto jest za przyjęciem? Kandydatów Mariusza Wuczyszyna, Janusza Nowaka i Kazimierza Zasadzińskiego do komisji wyborczej. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że komisja wyborcza została powołana. Proszę kolegów, następnie powołamy komisję uchwały wniosków. Zarząd zaproponował do komisji uchwały wniosków. Bogusław Kucharczyk. Wyraża zgodę? Tak. Jan Kalwiński. Wyraża zgodę? Tak. Proszę kolegów, czy jest jeszcze chętny do komisji uchwały i wniosków? Młodzież. No dobrze by było też, żeby była trzyosobowa. Kogoś? Kto? Jan Flik. Jan Flik. Dobrze. Młodzież, się pan pyta? Panie, nie, pan troszeczkę mnie tutaj zaskoczył, nie? No ale trudno. Panie Juku, ja i tak was spóźniłem się. Proszę kolegów, przyszłym kandydatów do komisji uchwały wniosków. To jest Bogusław Kucharczyk i Jan Kalwiński i Jan Fli. Kto jest za przyjęciem tych kandydatów do komisji uchwały wniosków? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam jednogłośnie, że została komisja powołana. Proszę kolegów, i następna komisja to jest komisja skrutacyjna. Do tej komisji, bo to będzie trzeba liczyć głosy, przeprowadzić wybory, potrzebować głosy. No nawet i z 5 osób, żeby to sprawnie poszło. Czy są jakieś kandydatury? 2015 był ostatnim rokiem kończącej się właśnie kadencji obecnego zarządu. W ciągu 4 lat tej kadencji praca wypełniona była działaniami mającymi na celu utrzymanie wód, to jest Dzikowiec i Ślinawka Dolna oraz ich otoczenia, a także odpowiedniego stanu zarybienia. Praca ta opierała się na zadaniach wytyczonych przez następujące dokumenty. Uchwały oraz plany pracy koła w poszczególnych latach zatwierdzane przez walne zebrania sprawozdawcze koła SUM w Nowej Ludzie, a także statut BZW. Zarząd podejmował również zadania nieujęte w wyżej wymienionych dokumentach, a które były konieczne dla prawidłowego funkcjonowania koła. Nie inaczej było w roku 2012. Podstawą działalności koła był protokół 390. Nie, właśnie. Cień, no to.
głowy tym zabierze. Zakup materiału zarobieniowego 10 800, wykonano 10 800. Opłaty za wodę 38,87 wykonano. Opłaty za energię elektryczną 391,06 i tyle wykonano. Zakup artykułów biurowych 137,53 tyle wykonano. Niskocenne składniki majątku trwałego, to jest zakup agregatu. Stanowiska przygotowują bilet i zanety. Punktualnie o godzinie 10 przeciągniono do wyrokowania. Czas zawodu uzgodniono na odprawie na 4 godziny. W czasie zawodów trwał typowo rodzinny nastrój wśród wędkarzy. Ryba złowione to przeważnie kark, troszkę karaci, płoci. Nabrania zawodnicy nie mogli narzekać. Po zakończonych zmaganiach w rybu zawodnicy udali się na pieczoną kiełbaskę drożdżu. W tym czasie komisja podliczyła wyniki dzisiejszych zawodów. Bezapelacyjnym zwycięzcą został kolega Robusta Kukarczyk, wyławiając 7 drobnych karpi o łącznej wadze ponad 7 kg. Przepraszam, jeszcze tak od środka. Grupa to jest. Zima. Ale jest. Już? Jak weź do sklepu, to weź od razu, nie, żebyś nie wziąłeś. Proszę, decyzją uchwały Zarządu Głównego z dnia również 29 czerwca kolega Bogusław Kucharczyk został odznaczony srebrną odznaką PZW za zasługi dla wędkarstwa polskiego. Gratuluję. Cienkie. O, chyba będzie. Damy radę. Ja już trochę praktyki mam. Teraz, proszę kolegów, prosiłbym teraz tak. Ja będę czytał. Janusz Nowak. To są medale za zasługi w rozwoju wędkarstwa. Gratulacje. Pozwolę sobie oddać. No, tak prezes będzie legitymację. Jerzy Kłaśniewski. Władysław Kopczyński jest? Jan Krawczyk. Gratulacje. Jan Kalbinicki. Zdzisław Palec. Ryszard Belus. Piotr Łaptuch. Mariusz Łuczyszyn. Jan Rutkiewicz. O, teraz. Gratulacje. Gratuluję. Zyzda Wacław. Proszę bardzo. Proszę kolegów, teraz zostaną wręczone nagrody za pracę na rzecz koła. Są to nagrody dla członków naszego koła, którzy
wnieśli bardzo duży wkład pracy na naszych wystawach. Przepracowali, można powiedzieć, najwięcej tam godzin. Szostakowski Józef. Korwinicki Radny. Stasiu, pan wysoki, wędka też nie mała. Brawo. Mało dobry. Ale to nie wstydźcie się, trzeba podziękować Kraskar, bo to są ludzie, którzy po kilkadziesiąt dni pracowali na tych stawach. Rysiu zaprojektował i wybudował grilla. Poszukał w tych folderach i zerżnął żywcem z tego grilla. Ale jaki piękny zapach. A ładny jest. Pan Rysiu ma talent, to nie można mówić. Ująć. Oj, to by się będzie rwało, w sensie, oj, cały czas. Ale ona jest poświęcona przed świętem. W zasadzie jest to dokładnie. No, na razie każdy coś doceni. Kaziu, masz porządną wersję, chcę. Jeszcze panowie? Panowie, jeszcze tu od zarządu za współpracę dla prezesa nagroda. Dziękuję bardzo. Tylko nie wczoraj nam fajnie. Proszę, kolegów, mamy tu jeszcze podziękowania. To jest pierwsze dla Dariusz Skoczylas. O, Zarej, no proszę, rusz ten Zarej. Proszę, podejdź, nic się nie masz. Zaużeranie się z zeszytami. Panie Dariuszu, zarząd koła, dziękuję panu serdecznie za dziękowanie, za angażowanie. Dzięki. Pomoc w działalności edukacji. Nie wiesz, sobie, bardzo dziękuję. Krzysztof Balasz. Zarząd koła PZW Sumowa Ruda składa serdeczne podziękowanie koledze Krzysztofowi Kowalarzowi za pomoc w organizowaniu zawodów wędkarskich. Dziękujemy koledze za aktywną i niezawodną postawę sprzyjającą rozwojowi naszego wędkarstwa. Zarząd wyraża przekonanie, że nasza współpraca będzie na efektywna. Dziękuję panie Krzysztofie. Jeden z naszych największych sponsorów. Dziękuję. Proszę kolegów, prosiłbym to może i kapitana sportowego i prezesa o wręczenie pucharów dla członków Grand Prix, którzy zdobyli od pierwszego do szóstego miejsca. Pierwsze miejsce to jest Piotr Łatusz. Prosimy Piotrka. Panie Piotrze, proszę bardzo, zasłużył pan na puchar. Na pełni go okowito. W garażniku się zmieść. Czy jest grzeba w kłodze? Nie ma. Nie ma? Nie, nie, nie. 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 Nie, nie, miejsce dla Jerzego Kwaśniewskiego. Prosimy, panie Jurku. Czwarte miejsce Rafał Radzi. Gratuluję. No, będzie czerwony tylko dlatego i będzie. Piąte miejsce Zyzda Wacław. Ale
i szóste miejsce dla Krzysztofa Polarza. Gratuluję panie Krzysztofie. Dziękuję. Było, że członkowie ustępującego zarządu dostawali takie pamiątkowe statuetki i w tym roku są to statuetki ufundowane przez zarząd zarządów i komisji. I panowie, tu została też dodatkowo fundowana nagroda przez sponsora. Sponsor chciał zostać ani anonimowym być. Ufundował każdemu z zarządu po 5 spławików. To więc dołączamy do tych statuetek. Mało dobre. Mało dobre, Rysiu. Mało lepsze, to mało dobre. Rysiu! Co jest? Rysiu, to ma taki rząd. Mariusz Kuczyński. Dziękuję. Karwiński Jan. O! Jeszcze raz. Janusz Nowak. Ambrożu Grysak. Wszyscy łapówki dostają. Nie ma. Mał nowy pies, nie ma. Mamy Zdzisław. Wróć.
O, to coś nie. Zobaczymy, kto będzie zamknął. Kraśniewski jeszcze. Ryba nie wyleci tam. Proszę nam to odpowiedzieć, bo spotykamy się z tym problemem już, powiedzmy, co wane jest zgromadzenie. Rozumiem pytanie i jak od razu przepraszam Państwa za swój głos, ale niestety też jestem chora. I jak co roku, bo w zeszłym roku pamiętam, że pytanie było identycznej treści. Szanowni Państwo, czy będzie konieczność spuszczania wody ze zbiornika w Dzikowcu? W dniu dzisiejszym odpowiedź na to pytanie nie jest możliwa. Z przyczyn oczywistych. Jest zima, jest śnieg, nie wiemy jak wygląda stan zapory. W momencie wiosną, myślę, że wczesną wiosną, zima jest łagodna, to miejmy nadzieję, że szybko śnieg odpuści i możliwie szybko uda nam się ustalić stan zapory. Oczywiście jak co roku mamy zawartą umowę z panem Parylakiem. Od wielu, wielu lat, kilkudziesięciu można powiedzieć, współpracujemy z panem Parylakiem, który dba o stan zapory, kontroluje ją i przekłada nam sprawozdania o jej stanie. Wiecie Państwo, że w zeszłym roku były problemy, to lustro wody musiało, stan wody musiał być opuszczony. Pan Parylak pod koniec zeszłego roku, bodajże w listopadzie, był u nas w urzędzie, rozmawialiśmy na temat stanu tej zapory. Nie widział konieczności jakiegoś takiego nagłego spuszczenia wody i drastycznego pogarszania się stanu tej zapory. Aczkolwiek obawialiśmy się o to, jak pamiętacie Państwo, przepraszam, jeszcze w zeszłym roku. Odpukać, nic bardzo złego się nie dzieje. Wiosną tego roku, bo to jest ten okres, kiedy można coś stwierdzić. Tak naprawdę następują te wysięki, ta poziom wód gruntowych również się podnosi i myślę, że wiosną w tym roku, jak co roku zresztą, zostanie przeprowadzona wizja i pan Parylak będzie mógł zdać nam dokładne sprawozdanie na temat stanu tej zapory. Także siłą rzeczy proszę wybaczyć, nie mogę dzisiaj bez ekspertyzy fachowca powiedzieć Państwu, czy będzie taka konieczność, bo sami tego jeszcze nie wiem. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja się chciałem tylko coś spytać, czy tam idzie coś na tej tamie zrobić, po prostu, żeby ta młodzież nie wjeżdżała samochodami na tą tamę. To wszystko. Odpowiadając na Pana pytanie, nie tylko Pana, bo takie pytania trafiają do nas również do urzędu. Parę osób już zwracało się do mnie już osobiście. Powiem krótko. Wypadałoby młodzież wychować po prostu. I jak mawia nasz wójt, na głupotę nie ma lekarstwa. Siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie, jeszcze inaczej to nazwę. Można stawiać znaki i mamy tak w wielu miejscach, nie tylko przypadek zalewu w Dzikowcu. Można stawiać znaki, można stosować różnego rodzaju ograniczenia, ale jeśli ktoś jest, brzydko mówiąc, po prostu głupi, niewychowany, to nic to nie pomoże. A nie możemy poświęcić całego czasu naszych strażników gminnych na to, żeby tam po prostu codziennie byli i pilnowali, czy takie zakazy nie są łamane i takie rzeczy się nie dzieją. Owszem, jeżeli dostajemy taką informację, zresztą Państwo wiecie, bo wiem, że tutaj straż też współpracuje i ze strażnikami tutaj Państwa przy kole funkcjonującymi, to reagujemy, ale no proszę wybaczyć naprawdę, strażników mamy tylko dwóch. Wtedy, kiedy takie zgłoszenia są, interweniują, jadą, zdarzały się przypadki, jak to się mówi, złapania na gorącym uczynku i tyle, ale no niestety, nasze zasoby, tak powiem, kadrowe nie pozwalają na to, żeby kontrolować cały czas i na stałe. Prosiliśmy również tu o współpracę i o pomoc pana komendanta Czerniakowicza, komendanta policji, że jeśli takie zgłoszenia będą następowały również do organów policji, żeby policja reagowała, żeby dzielnicowi reagowali. Z tego co wiem, to nie było skarg na tą współpracę, więc domyślam się, że policja również reagowała w przypadku takich zgłoszeń.
Głos mam donośny, to chyba bez tego aparatu się obejdzie. Pierwsze to chciałbym przeprosić za moją niedyspozycję chyba 6 lat temu. Dzisiaj to pani burmistrz, a wtedy ja nie dotrzymałem, miałem taki dołek zdrowotny poważny, no ale szczęśliwie się to skończyło. Także serdecznie przepraszam, że wtedy zreiterowałem przed końcem zebrania, czego zwykle nie lubię robić, paru rzeczy spóźniać się i wychodzić wcześniej, ale siła wtedy wyższa była. Ponieważ wasz prezes jest członkiem zarządu, to w zasadzie wszystkie takie informacje poważne są przekazywane i wiecie, ale jak powiedział znany człowiek, znacie, znamy, no to posłuchajcie. Otóż tak, kilka informacji z roku 2012. W roku 2012 mieliśmy w okręgu 38 kół. Stan członków było 12591. Zakładaliśmy 12500, przekroczyliśmy o 91, ale i tak byliśmy do tyłu w stosunku do roku 2011, 488 członków. Jeżeli chodzi o wody nasze, to posiadamy 1375 hektarów, w tym 500 hektarów wód górskich. Jeżeli chodzi o, teraz króciutko, może przychody, a więc od tych planowanych 12500, a tam te 91 członków to nie zrobi wielkiej różnicy, to była tak, planowane takie dochody okręgowe. Składka członkowska 358 600 zł, składka członkowska okręgowa 1 346 000, ja już nie będę tych końcówek czytać, bo to parę set złotych to nieistotne. Opłaty jednodniowe planowane były 12 500, składki na topole i kozielno 25 000, odsetki bankowe 15 000 i startowe w zawodach 24 000. Razem było w przychodach planowane 1 776 000. Jeżeli chodzi o planowane wydatki, to było tak, działalność organizacyjna 640 tysięcy, zagospodarowanie wód 1 058 tysięcy, ochrona wód 10 tysięcy, sport 60 tysięcy i wydatki na młodzież, bo tam pamiętamy procentowo 7 072 zł. Do tej planowanej kwoty w okręgu, do finansów okręgów doszły jeszcze pieniążki. Otóż tak, z Funduszu Ochrony Środowiska w Wałbrzychu otrzymaliśmy 67 200 zł na zrybianie wszystkimi gatunkami ryb z wykluczeniem karpia i pstrąga. Darczyńca, czy prawda, zaznacza, że życzy sobie tylko na to i na to. Dalej, otrzymaliśmy z zarządu okręgu 10 000 zł na zarybienie wód górskich. W ostatnim czasie otrzymaliśmy również 10 000 na zarybienie wód górskich od zarządu okręgu w Legnicy. Firma Skańska zapłaciła kary 20 000 za wejście z remontem na rzekę w Długoporcie. Bez uzgodnienia, bez zezwoleń specjalnych weszli, no i musieli zapłacić. I tu jeszcze symboliczna kwota 2000 zł na zarybianie wód górskich przeznaczyło Starostwo Kłodzkie. Z tych wydanych pieniędzy, to tak króciutko może powiem, obwody rybackie zarybiliśmy w 2012 roku 12 gatunkami ryb na kwotę 338 578 zł i 64 groszy. Pozostałe zbiorniki, te jak nazywamy sadzawki, do teraz dojdzie i ta ścinawka dolna, bo nie była chyba zarybiana z okręgu. Na te pozostałe zbiorniki, które nie są obwodami rybackimi, okręg wydał
175 569 zł i 74 groszy. I koła z funduszów własnych zarybiły zbiorniki na kwotę 101 101 zł i 61 groszy. Razem na zarybienie wód okręgu, wydano 615 249 zł i 99 groszy. To jeżeli chodzi o te zarybienie tych wód małych, tych zbiorniczków, to tutaj obeszliśmy się 8 gatunkami ryb. To był karp, karaś, lin, amur, jaś, sandacz, płoci, leszcz. W tym roku prawdopodobnie będzie więcej ryby białej. To zobaczymy. A tutaj z funduszu koła to głównie zakupiono karasia, karpia, jazia, sandacza i płoci. Tak to wyglądało. Jeżeli chodzi o wydatkowanie tych pieniążków na zarybienie. Teraz jakie inwestycje zostały dokonane w 2012 roku? Wreszcie wykonano slip na kozielnie kosztem 24 608 zł. Parking i slip Topola 24 600 zł. Remont rybaczówki w budowie 41 121 zł. Z tym, że tam 20 tysięcy otrzymaliśmy od strefy północno-zachodniej takiej pożyczki bezwrotnej. Bo tam jest taki fundusz, strefa posiada, na który się składają wszystkie okręgi i dają takie pożyczki bezwrotne. Myśmy na budowę otrzymaliśmy 20 tysięcy. Remont Niemczy kosztował 71 tysięcy. Odłowy kontrolne kosztowały 24 600. Rybaczówka w Mietkowie, ten domek. 246 349 zł, a doposażenie kosztowało 15 359 zł. Niestety 14 grudnia wybuchł pożar, ponieważ recepcją tego domku zajmował